związku z projektem do badania relaksacji, zwiotczenia mięśni szkieletowo-obwodowych. Czyli kierownikiem tego projektu jest pani prorektor, profesor Agnieszka Dardzińska-Głębocka, pan Adam Tomaszuk, pani Anna Kasperczuk. To są osoby ze strony Politechniki Białostockiej, natomiast ze strony Uniwersytetu Medycznego jest to pan doktor nauk medycznych Sławomir Czaban oraz pani Urszula Kościuczuk. Nasz projekt zakłada poprawę pracy urządzenia, który mierzy zwiotczenie mięśni za pomocą metody TOF. Polega ona na dodawaniu impulsów elektrycznych do nerwu łokciowego i sprawdzanie odpowiedzi kciuka na impulsy. Wykonaliśmy już model kodowski urządzenia, wszelkie założenia konstrukcyjne, wszelkie prace badawczo-rozwojowe już zostały wykonane. Obecnie nasz projekt jest w fazie patentowania, przygotowany został opis, który mam nadzieję na dniach zostanie wysłany do Urzędu Patentowego RP.